Dzisiaj będę mówił o posłuszeństwie. Jakby chwilę temu Artur mówił o posłuszeństwie. Ale zanim zacznę, powiem wam o czasie obecnym trochę. Taką krótką informację. Obecny czas jest czasem trochę zmiany. Jakby uważam, że wiatr w wielu przypadków ludzi zaczął wiać z innej strony. Następują zmiany. Jakby trzeba umieć się, nie można być schematycznym, trzeba umieć po prostu zobaczyć, gdzie ta zmiana nastąpiła i jakby nastawić się do tej zmiany. I nie wiem, czy wy to obserwujecie, albo czy to widzicie, ale następują przetasowania finansowe. W ogóle globalnie. Nie znaczy to, że jest kryzys, jest źle, następuje przetasowanie finansowe. Pieniądze przepływają z jednego portfela do drugiego portfela. Tylko teraz pytanie, jak się ustawić do tego, bo te pieniądze przepłyną. Jeżeli ludzie popełnią błędy i będą ignorantami, się nie załapią na to. Trzeba widzieć po prostu, z której strony ten wiatr po prostu wieje i być gotowy na weryfikację w ogóle też swoich działań. Uważam, że teraz też jest czas na weryfikowanie w firmach, działalnościach, w ogóle rzeczy, bo się troszkę pozmieniało. Jakby w wielu rzeczach trzeba optymalizować rzeczy, żeby wykorzystać obecny czas. Jest optymalizacja potrzebna. I trzeba na te rzeczy po prostu zwracać uwagę. Mam pytanie, czy Artur co jakiś czas zamieszcza aktualne takie informacje, powiedzmy prorocze. Czy wy to czytacie? Czy zauważyliście, że te rzeczy zgadzają się bardzo? Dlaczego one się zgadzają? Dlatego, że to mówi Bóg. Ja zachęcam was do tego, żeby obserwować rzeczy, przypatrywać się, czy część spraw nie dotyczy nas osobiście, bo są to bardzo ważne informacje. Ale dobra, o posłuszeństwie. Ciekawe słowo jest posłuszeństwo, bo z języka łacińskiego wywodzi się i ono tam oznacza, to jest takie słowo obodire i ono składa się z dwóch jakby składników. To jest audire, słuchać, i obo, konfrontacja. Ja sobie tak myślałem, dlaczego jakby z dwóch rzeczy jest to złożone, bo jeżeli człowiek ma być posłuszny, to znaczy ma przyswoić informację, ale tą informację ma zweryfikować. On tą informację nie może po prostu wpaść i w ogóle coś sobie zrobić. On musi jakby się skonfrontować w ogóle z tą informacją. Wielu ludzi w ogóle uważa, że jeżeli coś wykonają, to są posłuszni. Nie są posłuszni. Oni po prostu automatycznie, bez zastanowienia, wykonują jakąś rzecz. To nie jest posłuszeństwo, to jest głupota. To głupie jest. Nie zastanowić się, dlaczego coś mają wykonać. Dlaczego tak jest? Bo jeżeli człowiek na przykład nie zastanawia się nad rzeczami, to nie szuka. Wiele jest Bożych prawd i te Boże prawdy trzeba sprawdzić, nauczyć się, dowiedzieć. Jeżeli człowiek by coś na przykład, no na przykład, powiedzmy podstawowa prawda, musimy się narodzić na nowo. I teraz tak, okej, no i co dalej? Jak działa nowe narodzenie? Czy można utracić zbawienie? Ludzie muszą wiedzieć w ogóle o tych sprawach, bo inaczej w ogóle to nie jest posłuszeństwo. To jest jakaś informacja przyswojona i ludzie nie będą posłuszni, bo oni w ogóle nie czają bazy. Posłuszeństwo można zastąpić synonimami poddanie, zgodność, podporządkowanie i uległość, a jakby przeciwieństwem jest nieposłuszeństwo, bunt i przewrót. Ciekawa rzecz, że w prawie karnym jest taka sytuacja, że człowiek, jeśli popełni przestępstwo, ale to przestępstwo wynika jakby, że zostało to, ta informacja wydana przez przełożonego, nie podlega on karze. Ciekawa jest rzecz, bo o tym powiem dalej, jakby, jakie to ma przełożenie troszkę też dla nas. Posłuszeństwo jest stare jak świat. W ogóle pierwsza sprawa, która się wydarzyła, to nieposłuszeństwo Adama. Nieposłuszeństwo, bo oni wiedzieli, co mają robić. Adam dostał przykazanie, ma pilnować ogrodu.
Bóg raczej wiedzie, co Adam robił, ale ogrodu nie pilnował. W ogóle posłuszeństwo w tamtym czasie dla Adama było bardzo proste. Tam nie było skomplikowane, tam nie było mnóstwo przykazań, mnóstwo rzeczy. On wiedział co doskonale, co ma robić. Naprawdę, to było bardzo proste. Teraz przeczytam wam coś. Przypowieści Salomona 4, rozdział 4, od 1 do 5. Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca. Zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu. Bo daję wam dobrą naukę, nie garćcie się moim wskazaniem. Bo gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mojej matki, pouczał mnie i mówił do mnie. Niech się twoje serce mocno trzyma moich słów. Przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu. Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich i nie zaniechaj jej. A będzie cię strzegła, ukochaj ją, a zachowa cię. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceni ją sobie wysoko, a ona sprawi ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włożę na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koronę. Słuchaj, synu mój, i przyjmuj moje słowa, a będziesz żył długie lata. Uczę cię drogą mądrości, wiodę cię torami prawości. Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy będziesz biec, nie potkniesz się. Trzymaj się karności, nie ustawaj. Zachowaj ją, gdyż ona jest twoim życiem. Aby wiara się rozwijała w życiu człowieka, musi ten człowiek zdać sobie sprawę, że musi być posłusznym człowiekiem. Inaczej w ogóle wiara się w życiu człowieka nie rozwinie. Jest bardzo... Salomon był bardzo mądrym człowiekiem. W ogóle to jest... On jak się modlił? Modlił się o to, żeby poznać mądrość, aby mógł być posłuszny. On nie modlił się o wielkie sprawy w postaci, nie wiem, bogactwa, nie wiem, bycia królem. On nie pomyślał o tym. On pomyślał, Boże, daj mi mądrość, abym mógł w ogóle zrozumieć, co ty ode mnie chcesz. I dzięki temu, w ogóle, o czym powiem trochę dalej, ale Salomon otrzymał wiele więcej. Aby wiara rozwijała się, musi iść po prawidłowym torze. I teraz tak, elementy, które na podstawie Salomona. Mamy tak, słuchanie. Teraz pierwsza rzecz. Kogo? Bo można słuchać złych ludzi. Można słuchać ludzi, którzy będą w ogóle mówili do naszego życia i zaśmiecali nam głowy. Więc to jest istotne, kogo słuchasz. Czy słuchasz nauczyciela? Czy słuchasz Boga? Czy słuchasz człowieka, który w ogóle nic do twojego życia nie przyniesie? Ja czasami ze Staśkiem rozmawiam i on mówi, że tam z kimś rozmawiał, z jakimś człowiekiem, który tam gra na gitarze i on go uczy. Mówię, pytam się go, słuchaj, czy ten człowiek jest nauczycielem? On mówi, nie, ale on bardzo dobrze gra. Ja mówię, ale nie jest nauczycielem. Znajdź sobie nauczyciela, a nie człowieka, który dobrze gra. Ważne jest to, kto do nas będzie mówił. Kolejna rzecz, to jest zwrócenie uwagi na to, co się słyszy. Można nie zwracać uwagi na to, co się słyszy. Ale ciekawą rzeczą jest to, że ucho, nie wiem czy wiecie, jest jedynym narządem, który nie śpi. Pomijam wewnętrzne narządy, no bo serce pracuje cały czas, ale ucho odbiera cały czas wszelkie bodźce. No nie śpi, nigdy. Także nie ma czegoś takiego, że na przykład nie słyszałem, nie, zawsze słyszysz. Pytanie, czy zwracasz na to uwagę? Słyszenie to nie to samo, co słuchanie. Można słyszeć i nie posłuchać. A on odpowiadając rzekł, dane wam jest dane znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tym nie jest dane, albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. Mówiliśmy dzisiaj. A temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, a słysząc nie rozumieją. I spełni się na nich proroctwo Izajasza, który powiada, będziecie stale słuchać
i nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie użycie, albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Artur może ma więcej doświadczenia, zresztą ludzie, którzy pracują z ludźmi jako duszpasterze, nieraz spotykają się z czymś takim, że mówisz do człowieka i widzisz, że on nie rozumie. W ogóle wpada to jak w studnię. No, mówisz 10 razy i nie ma jakby zwrotki. Są takie przypadki. Ale idziemy dalej. Kolejny element to jest, mówił Salomon, żeby nie gardzić. Wzgarda to grzech. Wzgarda powstaje zarówno wobec, może w takim przypadku powstać wobec człowieka, albo i słów, które ten człowiek powiedział. Jest to brak szacunku i poniżanie jakby w oczach danego człowieka, danego zjawiska. Na przykład człowiek mówi jakąś, czy Bożą prawdę, czy uwalnia jakieś proroctwo, a druga osoba w ogóle olewa to. Uważa, ja wiem lepiej. To jest wzgarda. To jest poniżenie tego, co Bóg powiedział. Kolejna rzecz, którą powiedział Salomon. Mocno trzymajcie się słów ojca i matki. Ojciec to symbol Boga. Matka to symbol Kościoła. Jak ja dzisiaj patrzę na Kościół, widzę, że te dwie rzeczy nie funkcjonują razem. Ludzie, którzy chodzą z Bogiem, a ja ich tak nazywam trochę pielgrzymami, bo przychodzą, odchodzą, chodzą jak chcą, i oni twierdzą, że Kościół nie ma nim nic do dania, bo oni z Bogiem chodzą. Biorą pod uwagę jeden element, nie biorą pod uwagę drugiego elementu. Druga grupa ludzi natomiast w 100% opiera się na Kościele i Kościół ma im wszystko powiedzieć. Przychodzą jeden do drugiego i pyta się, co Pan do mnie, no, co możesz mi powiedzieć, co Bóg do mnie mówi, no bo ja Boga nie słyszę, powiedz mi, co mam robić, jakie jest rozwiązanie danego przypadku. Nie szukają w swoich komorach, nie szukają z Bogiem rozwiązania, tylko szukają, żeby drugi człowiek tym jakby rozwiązał ten problem. Ale to powinno działać wspólnie. Zarówno zaopatrzenie i rozwiązanie Boże pochodzi od Boga w sposób bezpośredni w komorach ludzi i w sposób pośredni przez Kościół. Dlatego, że jeżeli mamy ustanowionych ludzi w Kościele, którzy są na stanowiskach jak pastorzy, apostołowie, prorocy, to ci ludzie są jakby narzędziem Boga. Więc jeżeli ten człowiek mówi coś, to znaczy, że tak jakby Bóg to powiedział. Kolejny, piąty element to jest przestrzeganie Bożych przykazań. Artur mówił dzisiaj o tym, żeby przestrzegać Bożych prawd. Tylko jak jest z tymi Bożymi prawdami? Z Bożymi prawdami jest tak, że ludzie bardzo często podchodzą do tego bardzo pobieżnie. Jakby w ogóle do zjawiska. To jest taka w ogóle chyba tendencja tego obecnego czasu, że wszystko jest spłycane. Płytkie podejście. Coś tam ktoś wie, generalnie nie zbadał zjawiska. Na przykład uderzyło mi kiedyś to, jak czytałem o Huygensie. Huygens, zanim został uzdrowiony, dowiedział się wszystkiego na temat uzdrowienia. On zbadał sobie w ogóle, o co z tym chodzi. On w ogóle był nacelowany na rozwiązanie w swoim życiu i szukał, o co chodzi. Nie przeczytał pierwszego wersetu, gdzie na przykład myślę, że dotarł tam do tego elementu, że w ranach i sińcach Jezusa jest uzdrowienie. On się na tym nie zatrzymał. On szedł, parł i dowiedział się po prostu wszystkiego, o co z tym chodzi. Dzisiaj niestety tak nie działa. Ludzie na przykład pytają, jakie to są Boże prawdy. Boże prawdy to są rzeczy, które oni powinni sami zbadać. Są od tego fundamenty. Na fundamentach budujemy w ogóle podstawowe elementy. Mówimy o Nowym Narodzeniu, o wkładaniu rąk. To są wszystko generalnie Boże prawdy, które jakby jeżeli człowiek nie potrafi albo nie chce tych rzeczy zbadać, to o czym dalej gadać? Jak ma być posłuszny, jak on nie wie, czemu ma być posłuszny? Boże założenia i Boże zasady nigdy się nie zmieniły.
one od wiek wieków są takie same. Mimo że wieki się zmieniły, były królestwa, upadły królestwa, wszystko zostało takie same. W ogóle zobacz, jak czytacie Biblię, to o pewnych rzeczach tam w ogóle nie ma, bo te rzeczy, które zostały zapisane, to Boże Słowo jest uniwersalne. Jest w pewien sposób spisane uniwersalnie. Tam nikt nie gada o samolotach, tam nie do końca gadają o koniach, że oni jeździli w ogóle. Pewne rzeczy są pominięte, bo one są niepotrzebne. To w ogóle nie o to chodziło. Tam chodziło o przekazanie pewnych zasad, które będą powodowały, że człowiek może funkcjonować w prawidłowy sposób. To, co ja zaobserwowałem, jakby chodząc z Bogiem i obserwując Kościół, zobaczyłem, że ludzie, którzy szukają Boga i jakby dla nich jest to bardzo ważny jakby element ich życia, cechuje ich pewnego rodzaju ortodoksja. Jest to, oni są nakierowani na zrozumienie. Ja wyzbyłem się jakby takiej mentalności, że wiem wszystko. Kiedyś uważałem, że jak spotkałem Boga, to złapałem Go po prostu jakby w całości. Tak mi się wydawało. Ale pamiętam, przeczytałem jest taki chrześcijański filozof Tozer i on powiedział mi taką rzecz, która mi była bliska. On powiedział, że w ogóle poznanie Boga to jest jakby przez nas, to jest tak jakby garnek opowiadał o garncarzu. Mi akurat to było sformułowanie bardzo bliskie, bo kończąc archeologię siedziałem w tych garnkach i widziałem powiedzmy pewne subtelne rzeczy, które na tych garnkach były, na przykład jakieś tam linie papilarne, jakieś powiedzmy wzorki i tak dalej, nie wiem, ktoś tam paznokciem zahaczył, no tylko jak zastanowiłem się nad tym, to stwierdziłem, kurczę, ale to wszystko i tak jakby nic nie mówi o tym garncarzu. Czy on był zły, czy on miał, nie wiem, czy on był kobietą, czy mężczyzną. Nie wiem, jakby te informacje były szczątkowe. Piękny garnek, ale co przeżywał garncarz? Za groma nie wiem. I zrozumiałem potem, czytając dalej Biblię, że pewne rzeczy widzimy szczątkowo. Jakby ograniczeni tutaj na ziemi ciałem, to co Artur dzisiaj powiedział, mimo wszystko widzimy pewne rzeczy w szczątkach. Znając Boże założenia, powiedzmy, jeśli jest dany problem, to co dzisiaj Artur powiedział, jest dana rzecz, to znajdujemy idealne rozwiązanie. Ale globalnie ogarnąć to? Ja nie wiedziałem, czy garncarz na przykład miał brodę, czy nie. Czy był dobrym człowiekiem, czy był złym człowiekiem. Czy on lubił to, co robi, czy nie. Po prostu nie da rady z tej pozycji stworzenia, jakby zrozumieć istotę Stwórcy w całokształcie. Jezus powiedział taką rzecz. Ja narodziłem się na to i przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? Wiele osób, ja uważam, że też jest kolejny cykl takich, jakby, które wracają cyklicznie na temat braku miłości, w ogóle co to jest prawda, znowu wróciły kwestie płaskoziemców, w ogóle to takie cyklicznie gdzieś tam wracają historie głupot różnego rodzaju podnoszonych przez ludzi, żeby nie zająć się poważnymi rzeczami, bo to głupoty są. Ale ponieważ jesteśmy ograniczeni ciałem, nie jesteśmy wszystkiego jakby w stanie przerobić. Zajmowanie się głupotami odciąga nas od rzeczy ważniejszych. Jezus powiedział, co to jest prawda. Wiele razy tak naprawdę. Więc zadawanie pytania, no... Dlaczego ludzie są nieposłuszni? Jedna z pierwszych rzeczy, potem powiem to w punktach, ale generalnie nie rozumieją, komu mają być posłuszni. W ogóle, żeby być posłuszny, trzeba wiedzieć, komu jesteśmy, mamy być posłuszni. Nie rozumieją osoby, której powinni się poddawać. W ogóle to posłuszeństwo nie dotyczy tylko jakby w całokształcie naszego posłuszeństwa wobec Boga, ale też wobec innych ludzi. Bo w wielu przypadkach, jeżeli pracujemy dla kogoś, też mamy być w jakimś ograniczonym zakresie posłuszni. Tam, gdzie nie ma posłuszeństwa, wiara umiera. Jeżeli ludzie nie są posłuszni Bożym prawdom, umierają aspekty wiary w różnych dziedzinach.
w całokształcie ten człowiek w ogóle potem zaczyna gubić te, no, jakby istoty w ogóle zagadnienia wiary. Co to jest wiara? Wiara to praktykowana mądrość. Jeśli dowiedziałeś się czegoś, na przykład powiedzmy jakieś proroctwo zostało uwolnione, zastosuj to. Jeżeli widzisz, że to jest do ciebie, zastosuj to. To nie jest tylko po to, żeby to wysłuchać, tylko żeby zastosować. Człowiek posłuszny to człowiek zdeterminowany. Determinacja człowieka przykrywa wiele spraw. Zobaczcie. Człowiek posłuszny w wielu przypadkach, a nawet patrząc po swoim życiu, działam pomimo braku informacji w danym momencie. Jeżeli ktoś do mnie coś powiedział, a szanuję tego człowieka, to pomimo braku informacji wykonuję to działanie. Kolejna rzecz. Człowiek jest posłuszny pomimo niezrozumienia danej sprawy. Nie zawsze tak jest i nie zawsze jest czas na to, że jesteśmy w stanie zrozumieć daną sprawę. Ale jeżeli w ogóle odniesiemy to do Boga, Bóg do nas powiedział, że mamy coś zrobić, możemy tej sprawy nie zrozumieć, w danym momencie nie przerobić tego, może czegoś nam brakuje, ale człowiek pomimo wszystko działa. Kolejna cecha człowieka posłusznego, jest ryzykantem. Dlaczego? Bo jak wcześniej powiedziałem, w wielu przypadkach brakuje mu informacji, brakuje mu zrozumienia, ale ryzykuje. Kolejny element jest zdeterminowany. Zdeterminowany, żeby ok, wykonałem to albo wykonuję to, ale chcę dowiedzieć się na temat tego, co robię najwięcej jak się da. Kolejny element jest miłośnikiem prawdy. Człowiek szuka prawdy i przez to staje się posłuszny. Szukając prawdy, szukając Boga, bo Jezus powiedział, ja jestem prawda, czyli szukamy Boga, szukamy Jezusa, Jemu stajemy się posłuszni. Uważam, że brak, że posłuszeństwo nieprawdzie to straszna głupota. Ludzie mają taki komfort, że wykonują rzeczy, które są nieprawdziwe. Jaki jest mechanizm? Kto szuka, ten znajdzie. Kto puka, temu otworzą. Jeżeli człowiek szuka, to znajdzie rozwiązanie. Znajdzie rozwiązanie, dlaczego ma być posłuszny, dlaczego to wykonał, czy to było ok, czy nie, czy źle zrozumiałem, czy jakkolwiek znajdzie rozwiązanie. Ja powiem wam coś o moim nowym narodzeniu. W 2012 roku spotkałem Artura. Pierwsza informacja, która w ogóle dzwoniła mi w głowie, którą mi wszyscy sprzedali, że jest mordercą. I teraz jak mam przyjąć w ogóle Boga od takiego człowieka? W ogóle fizycznie i w ogóle jakby po ludzku to jest człowiek, który nie powinien mieć zaufania. I byłem i jestem logicznym człowiekiem. Dla mnie osoba, która siedziała w kryminale, to człowiek jest w najmniejszym stopniu niepoważny w ogóle, a na pewno nie godzin tego, żebym w ogóle z nim przebywał i go słuchał. Jednakże wewnętrznie coś mnie cały czas przekonywało do tego, żeby jego słuchać. I ja jeszcze nie wiedziałem, że to jest Bóg, więc wiem, że zanim przed moim nowym narodzeniem w ogóle Bóg działał w mojej kwestii w ten sposób, że na przykład usłyszałem głos, idź do niego i zapytaj, co on myśli na temat ufolutków. Ja słyszałem ten głos wewnątrz. I teraz, to było absurdalne, ale chodziło o to, żeby złamać pewien schemat, żeby pójść do człowieka, który był totalnie, w ogóle nie w mojej kwestii, jakby intelektualnej, poważnym człowiekiem. Ale poszedłem. Wykonałem ten ruch i tak naprawdę zaczęła się moja przygoda w ogóle w szukaniu Boga. Nieraz Artur mi mówi, idź już sobie. Ja mówię, okej, przyjdę niedługo. Byłem posłuszny w ogóle, bo zobaczyłem, że on mówi jakieś rzeczy w tamtym momencie, w
cudzysłowie prawdziwe, nie? Interesowało mnie to bardzo. I chodziłem i starałem się wycisnąć z tego wszystkiego, jak najwięcej się da. Marka 7, 21-22. I rzekł im tak. Tak więcej wy jesteście niepojęci? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego przychodzą złe myśli, wszeteczeństwo, kradzież, morderstwo, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Jezus to mówił o ludziach, którzy go otaczają. On w ogóle nie interesował się ludźmi, którzy gdzieś tam byli na zewnątrz. On mówił do tych ludzi, którzy z nim byli. Mówi, patrzcie w ogóle o tym, co macie w ogóle w sobie, o czym myślicie, o czym, jak przeżywacie w ogóle ten świat wokół was. Albowiem z tego, co wy tam przeżywacie, to uwolnicie. Z wnętrza waszego serca tak naprawdę pochodzi wszelkie zło. Dzisiaj Artur powiedział, ludzie z natury są źli. Źli są. Pokażę wam jeszcze ciekawą rzecz, że w rzeczywistości nie ma próżni. Ktoś, kto uwalniał demony i zna zasady, jeżeli wyrzuca się demona, to tam powstaje co? Puste miejsce. Jest napisane, że i demony wychodzą na miejsca bezwodne i potem wraca 7 gorszych. Nie ma możliwości takiej, żeby miejsca, z których zostały usunięte złe rzeczy, pozostawić niezapełnione. Dlatego, że przychodzi coraz gorsze rozwiązanie. I teraz można jakby wykazać nieposłuszeństwo, skoro jest tam napisane i wraca do pustego, bo ono jest wysprzątane, czyli jest puściutkie, tam nie ma nic, mogą przyjść inne. Ale jeżeli człowiek zagospodarowałby to miejsce, tak by się nie wydarzyło. Jako nowe stworzenie dostaliśmy nowe serce i nową naturę. Jednakże, nie wiem jak wy, ale ja obserwuję to, że ludziom trudno jest być posłusznym. Pomimo tego, że sporo rzeczy się zmieniło, dalej ludzie są nieposłuszni. Nie jakby po swojemu funkcjonują. Izajasz 1, 19-20. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Dlaczego ludzie jakby są nieposłuszni? Bo dokonują takiego wyboru. Tu jest napisane, jeżeli zechcecie, więc można nie zechcieć. Można nie zechcieć przyjąć rozwiązań do swojego życia. W ogóle Bóg nigdy nikomu nie złamie karku, nie nakłoni go do żadnego rozwiązania. Tam jest napisane o nim, że trzciny złamane nie jadłami. Więc Jezus nigdy nie zrobi za ludzi pewnych rzeczy. Nie nakłoni go do bycia posłusznym. To jest niewykonalne. Ludziom wydaje się, że jeżeli narodzili się z Bożego Ducha, to mogą robić, co chcą. Mogą robić największe głupoty, beztrosko twierdząc, że jest łaska. Łaska wszystko załatwi. Nie, łaska nie załatwi tego. W ogóle ja się wiele razy w życiu pomyliłem. Naprawdę pomyliłem się tyle, że ja nie robiłem tego z głupoty. Bardziej chciałem pójść do przodu, tak jak wtedy pomyliłem się z tą Jehową. Pomyliłem się, ale przyszedłem do Boga i powiedziałem, Boże, przepraszam za swoją w ogóle ignorancję. I czy nastąpił ratunek? Tak, ale ja nigdy już tego błędu nie popełniłem. Nigdy już nie podchodziłem niefrasobliwie do takich rzeczy. Pytam Boga, co mam zrobić. Jeśli ludzie uważają, że mogą żyć jakkolwiek, to się bardzo pomylą.
Nie można myśleć o czym się chce, nie można robić o tym, czego się chce i twierdzić, że łaska będzie przykrywała, bo z łaski jesteśmy zbawieni, że wszystkie nasze uczynki złe zostały przykryte. Tak, w niebie nikt nam jakby tych błędów nie wypomni, ale tu na ziemi czekają nas konsekwencje. Dlaczego ludzie są nieposłuszni? To, co wcześniej powiedziałem, ludzie nie rozumieją, komu mają być posłuszni. Nie rozumieją, kim jest osoba, której mają być posłuszni. Kolejny element to są jakby, mogą być zdemonizowani, dlatego mają problem z posłuszeństwem. Mogą mieć uszczerbki mentalne. Spotkałem człowieka, który na fundamentach też miałem poobserwować, jak ludzie funkcjonują i różnych rzeczy dotknąć. I spotkałem człowieka, którego pytam się, czy w ogóle budujesz swoje fundamenty. Tak, tak, buduję. Mówię, okej, dobrze. No generalnie widać, że mu się gdzieś tam przez jakiś okres czasu nie wiodło. Mówię, dobra, okej, no to zmieniamy trochę taktykę. Mówię, to przynieś mi zeszyt i pisz w ogóle to, czego nie rozumiesz, ewentualnie to, co cię zainteresowało, a na przykład potrzebujesz głębszego zrozumienia. Przyniósł mi zeszyt i tam były wypisane polskie słowa, których Artur w tamtym momencie używał na fundamentach wiary. On powiedział, że on nie rozumie tych słów. On nie rozumiał w ogóle globalnego zjawiska, on słów prostych nie rozumiał. Dlatego w ogóle trzeba zwrócić też uwagę, że są ludzie, którzy mają jakby uszczerbek mentalny i trzeba troszkę inaczej ich poprowadzić, bo oni prostych rzeczy nie rozumieją. Naprawdę oni tam głęboko nie wchodzili. Chcieliby, ale nie mogli. Ludzie mogą być nieposłuszni, bo mogą mieć złe wzorce. Tylko to wszystko, co powiedziałem, to w pewien sposób to są marginalne przypadki. Ludzie są nieposłuszni, bo są uparci. To jest główny problem w ogóle nieposłuszeństwa. Mają po prostu ludzie zakute łby, swoje doktryny, w swoje prawdy. Dlaczego tak mogę powiedzieć? Bo Jezus powiedział, na tej drodze głupi nie zbłądzi. Skoro rzeczy, które powiedział Bóg, są tak proste, że rozum niewykształcony, niezbyt intelektualny jest w stanie pójść za Bogiem, sięgać po rzeczy coraz większe, rozwijać się mentalnie, rozwijać się intelektualnie, bo głupi na tej drodze nie zbłądzi, to znaczy, że głupota nie jest problemem. Problemem jest uparcie. Ludzie, którzy funkcjonują w systemie takiego zakiszenia, uparcia swojego zdania, to ludzie kłótliwi, to dusze kłótliwe bardzo często. To ludzie, którzy mają zbuntowane, jakby zbuntowane swoje funkcjonowanie. To są problemy. Nieraz zdarza się, że rozmawiam z kimś i po prostu kłócę się z tym człowiekiem. Ten człowiek chce się ze mną pokłócić. Nie chce przyjąć, co mam do powiedzenia. On chce się pokłócić. Podam wam taki ciekawy przykład, co mi przyszedł do głowy, a propos posłuszeństwa. Czy korzystacie z dentysty? Korzystamy wszyscy z dentysty, nie? I teraz zobaczcie taką rzecz. Jak wygląda posłuszeństwo u dentysty? Jeżeli człowiek przychodzi do dentysty i dentysta mówi do niego, proszę otworzyć buzię. Co ludzie robią? A człowieku, ale człowiek nieposłuszny mógłby zrobić tak, powiedzieć nie. Nie, nie otworzę i na przykład zdejmie gacie i mówi, ja chcę inaczej. Moje pytanie jest, dlaczego ludzie są posłuszni dentyście? Bo ufają, że jest specjalistą. To tylko na filmy, chyba nic śmiesznego, jak poszedł do dentysty, to spiłowała mu pani nie te zęby, co potrzeba. Generalnie chyba nikt nie ma do czynienia z czymś takim, że idąc do dentysty, w ogóle dentysta się pomyli, nie? Oddajemy mu zaufanie, jakby oddajemy mu, w ogóle jest to specjalista, więc no powierzamy mu się. Przecież nieraz jest tak, że przychodzimy do dentysty i mówimy, że coś mnie tam, coś tam czuję, w ogóle jakkolwiek. No nie mamy pełnego spektrum, co tam się dzieje. On jest specjalistą, on nam powie. Więc darzymy tego człowieka zaufaniem. Musimy obdarzyć.
naprawdę ja bym nie chciał trafić do dentysty i nieraz właśnie jakby gdzieś tam rozmawiam z moim synem i on tam nie wykonuje dbale, mówię, Stasiek, wiesz co, ja bym nie chciał trafić do niedbałego dentysty. Mówię, kurczę, jakby mi wyrwał nie ten ząb, co potrzeba, no mówię, dramat, no nie chcę. W ogóle ważną rzeczą jest, żeby robić dbale rzeczy, bo to nie fajnie jest, jakby ci usunęli jedynkę na przykład, bo on cię pomylił. I zobaczcie teraz taką rzecz. Jakby tu stanął dentysta i zapytał was, za kogo mnie uważacie? Za dentystę. A jak stanąłby tu Artur i zapytał, za kogo mnie uważacie? Wiecie, dlaczego o to pytam? Bo to pytanie by determinowało w ogóle podejście do człowieka. Bo do dentysty idziemy po rozwiązanie i jak każe nam otworzyć buzię, każe nam, nie wiem, tam język odciągnąć, to wszystko robimy. Bo go uważamy za specjalistę. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że trzeba zadać sobie pytanie, komu mamy być posłuszni i jeżeli jest nauczyciel, to nauczycielowi winniśmy być posłuszni. Chyba, że nie uważamy go za nauczyciela, to jest inny kaszel. Jeżeli nie uważamy proroka za proroka, nie dostaniemy zapłaty proroka. Jeżeli nauczyciela nie uważam za nauczyciela, albo ojca za ojca, dostaniemy figę z makiem. Tu się kłania posłuszeństwo. Pokażę wam teraz taki proroczy obraz. Mam, znalazłem. Jeremiasza 17, 24, 25. Jeżeli gorliwie słuchać mnie będziecie, w innym tłumaczeniu, jeżeli okażecie mi pełne posłuszeństwo, mówi Pan, by nie nosić ciężarów przez bramy tego miasta w dzień sabatu, ale będziecie święcić dzień sabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy, to będą wchodzić bramami tego miasta królowie i książęta i zasiadający na tronie, jeżdżący na wozach i koniach, oni i ich książęta, mężowie judzcy i mieszkańcy Jerozolimy i będzie to miasto na zawsze zamieszkane. To jest proroczy obraz pewnego mechanizmu. Jest napisane, jeżeli posłuchacie mnie i nie będziecie, Jeruzalem jest jakby, powiedzmy, ja jestem jak Jeruzalem. Jeżeli ja będę wnosił codzienny syf do swojego wnętrza, w postaci bezowocnego, bezmyślnego rozważania różnych rzeczy, to nie wydarzą się rzeczy, które zostały napisane. Nie będą przychodziły do mnie odpowiedzi. To proroczy jest obraz tego, że jeżeli zaśmiecamy w ogóle swoje miasto, swoją świątynię głupimi rozważaniami, codziennością, różnymi debilnymi informacjami z Facebooka i różnych innych, to nie przychodzą informacje spod tronu Dawidowego. Nie ma możliwości, dlatego że brama ma określoną przepustowość. Mamy nieograniczone zdolności przyswajania rzeczy, ale przepustowość mamy określoną, jak w komputerach. Bardzo błyskawiczną, ale mimo wszystko ograniczoną. I teraz jeżeli nie będziemy posłuszni, to temu, co teraz powiedziałem, w ogóle nie doświadczymy wielu błogosławieństw. Nie przyjdą do nas królowie, nie przyjdą do nas informacje prosto spod tronu Dawidowego. Żeby być posłusznym, trzeba podjąć decyzję. Nie ma innej możliwości, żeby stać się człowiekiem posłusznym. Trzeba taką decyzję podjąć. O tym jeszcze za chwilę będę mówił. Nie wiem jak w waszym życiu, ale czy życie w posłuszeństwie jest proste? Czasami, ale nie zawsze. Dlaczego? Dlatego, że zostaliśmy przyzwyczajeni do pewnych rozwiązań, pewnych toków myślowych, różnych działań i teraz musimy te rzeczy pozmieniać. To nie idzie prosto. Czasami trzeba wiele rzeczy, żeby pozmieniało się w naszych tokach myślowych. Ja pamiętam, jak z Arturem rozmawiałem jeszcze zanim się, a może już po, nieważne. W każdym razie on mówi do mnie o różnych duchowych zasadach. I mnie głowa bolała od tego.
I ja mówię, tak, kurczę, w ogóle to jest niemożliwe, żebym czuł, jak mi się tryby przestawiają w ogóle w głowie, bo mózg nie boli. Ale następowała jakaś reakcja w ogóle jakby w moich tokach myślowych, które kierowały mnie do tego, żeby w lepszy sposób rozumieć w ogóle, czym jest Nowe Narodzenie, czym są Boże Prawdy, jak w tym w ogóle wszystkim funkcjonować. Bo wiecie, Nowe Narodzenie, ja przed moim Nowym Narodzeniem nie wyobraziłbym sobie, jak wygląda Nowe Narodzenie. Sorry, w ogóle to, że ktoś do mnie mówi, to, że ktoś mnie wewnątrz koryguje, to, że muszę wierzyć, ja bym sobie tego nie wyobraził. W ogóle moja wyobraźnia była za krótka na takie rzeczy. Ale zmieniały się moje toki myślowe, moje schematy, moje lękowe schematy, nie? Głowa mi bolała od tego. Więc to nie jest takie, że te rzeczy są takie na pstryknięcie palca, w ogóle one funkcjonują, bo ja już podjąłem decyzję, to już się tak... Do tego jest droga. Życie dla ludzi nieposłusznych jest trudne. Dlatego, że nie mogą skorzystać z wielu Bożych błogosławieństw, bo one nie zaskoczą w ich życiu, bo mechanizmy, w ogóle rzeczywistość duchowa jest w pewien sposób mechaniczna. Ja uważam, że Bóg jest konstruktorem. Że na załączonym obrazku w ogóle skonstruował coś takiego jak ziemię, jak człowiek. On jest bardziej konstruktorem niż intelektualistą. Chociaż w tym wszystkim i też jest, bo myślimy, rozważamy, ale jest bardziej konstruktorem. Więc w rzeczywistości duchowej następują mechanizmy, różnego rodzaju działania. Klamki, różnego rodzaju zapadki i tak dalej. Te rzeczy działają mechanicznie. One nie są takie, że na pstryknięcia palca można na przykład w ogóle sobie coś przesunąć, jeżeli na przykład już jakby poszło to dalej. Zaraz wam o tym powiem. Dlaczego ludzie też podejmują taką decyzję, że nie szukają Boga? Dlatego, że zakisili się w pewnych swoich jakby schematach funkcjonowania i te schematy dla nich są proste, bo nie potrzeba w ogóle ryzykować na przykład. Ja nienawidziłem ryzykować. Ja w swoim funkcjonowaniu kiedyś byłem bardzo lękliwym. Ja wolałem znane niż nieznane. To było moje podejście. Chociaż po moim Nowym Narodzeniu ja zacząłem sobie przypominać w ogóle jakby prawidłowy kształt mojej duszy. Moja dusza jest taka, że jestem odkrywcą. Ja lubiłem Indiana Jones, w ogóle lubiłem akcje, ale moje życie się na przestrzeni, powiedzmy, funkcjonowania to na ziemi zmieniło bardzo. W ogóle przestałem ryzykować, dla mnie ryzyko było najgorszą z możliwych w ogóle rzeczy do funkcjonowania. Dlatego nic nie osiągniesz, jak będziesz człowiekiem, który nie ryzykuje. Wróćmy do Salomona. To, co powiedziałem, Salomon modlił się, aby być mądry, aby być posłuszny Panu, ale dostał sukces życiowy. W ogóle dostał więcej, niż mógł sobie zaplanować, niż mógł sobie wyobrazić. I kluczem w ogóle do jakby sukcesu w życiu Bożych ludzi jest posłuszeństwo, dlatego że to Bóg jest jakby tym tworem, który w wielu miejscach nakierowuje nas na rozwiązania. I teraz jeżeli jest rozwiązanie do tego sukcesu i człowiek nie podejmie tej rękawicy, żeby pójść w tym kierunku, to niestety nie osiągnie sukcesu. Pamiętam taką rzecz, która mnie... Jechaliśmy gdzieś kiedyś na usługę i dojeżdżamy do drogowskazu. I mówię, gdzie jechać? Dojeżdżamy do tego drogowskazu, bo ja nie wiedziałem, czy w prawo, w lewo, a dojeżdżam do drogowskazu i tak, w lewo Bytom, prosto Bytom, w prawo Bytom. Mówię, kurczę, którą drogą bym nie pojechał, to dojdę do rozwiązania. Są rozwiązania, jeżeli człowiek będzie szukał, nie? Ale nie zawsze jest Bytom w lewo, w prawo i prosto, nie? Czasami Bytom jest tylko w jakimś kierunku. I teraz, jeżeli człowiek nie będzie wrażliwy na to, w którym kierunku ma pójść, no to nie dojedzie do celu. Samuela 15:22. Samuel rzekł, czy milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. W życiu z Bogiem ważniejsze jest posłuszeństwo i wrażliwość na Jego głos niż różne inne historie, niż to, że powiedzmy, nie wiem, będziemy
ułożyli pieniądze, nie wiem, spełniali się w jakichś tam działaniach. W ogóle ważniejsze jest to, że my chcemy go słuchać. Pokażę wam kolejny mechanizm. Taki proroczy obraz. Księga Liczb 14:24. Tylko słudzę memu Kalebowi, który ożywiony innym duchem okazał mi pełne posłuszeństwo. Pozwolę wejść do kraju, który już przewędrował i potom swojego dam w posiadanie. Wiele osób, praktycznie wszyscy, nie weszli do ziemi obiecanej. Kaleb wszedł. Jest pewnego rodzaju taki mechanizm, że nie wszystkie rzeczy można cofnąć. Nie można pewnych, jakby rzeczywistość duchowa jest w ciągłym ruchu. I ona się też jakby zmienia. I są czasy i pory i można wejść albo można nie wejść. Jeżeli człowiek popełni pewnego rodzaju błędy, może się okazać, że przy najszczerszych chęciach w ogóle nie można będzie tego cofnąć. I pokażę wam jeszcze jedną rzecz jakby a propos tego. Księga Samuela 15:23. Samuel odpowiedział, czy nie ma Panu upodobania w całopaleniach i w rzeziach ofiarnych, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawania czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardzi tobą i nie będziesz królem. I rzekł Saul do Samuela, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem Jego głosu. Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zwróć za mną, a oddam pokłon Panu. Samuel odrzekł Saulowi, nie zawrócę z tobą, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana i będę wzgardził i Pan wzgardził tobą, abyś nie był królem Izraela. A Samuel się odwrócił, aby odejść. Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten się rozdarł. Wtedy Samuel rzekł do niego, dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem, nadaje innemu lepszemu od ciebie. Jest to pewien też mechanizm, trzeba na to spojrzeć proroczo, że zobaczcie, Dawid stał się królem, ale nie od początku on był królem. W ogóle ja nie wiem, czy być może Saul mógł być królem do końca, ale popełnił błędy. I teraz nastąpił zwrot w ogóle akcji. Co wam chcę pokazać, że są pewnego rodzaju duchowe mechanizmy. Zobaczcie, co tu zrobił Saul. Saul powiedział tak, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana. I on jakby on już widzi, że ma świadomość błędu. I w dzisiejszej naszej, powiedzmy, nomenklaturze w naszym języku, by Saul zaczął krzyczeć łaska, łaska, Panie, w ogóle teraz ta łaska, niech mnie ona ochroni. Ale to już było po zawodach. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się wydarzyło. Ale tej akurat rzeczy nie można było cofnąć. Nastąpił, rzeczy poszły dalej. Pojawiło się kolejne rozwiązanie. Lepsze. Wiele osób mówi tak, zrobiłem, bo miałem złe dzieciństwo, miałem złą matkę, ojca, swatkę. No, generalnie szukają wytłumaczeń, dlaczego te rzeczy robili. Nie ufam, bo mnie całe życie okłamywali. Szukają po prostu wymówek do swojego funkcjonowania. Ci, którzy trochę liznęli filozofii w szkołach, znają takiego pana, on się nazywał Heraklit z Efezu. Heraklit powiedział, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Co on przez to chciał powiedzieć? W ogóle to nie chodzi o to, że w ogóle jakby zawsze jest kara za nasze błędy. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że zmieniają się okoliczności. Nie można wejść do tej samej rzeki. Dlaczego? Bo woda już ta stara popłynęła. Nie chodzi o to, że nie można wejść do rzeki. Można wejść, ale to już nie jest to samo. Wiele rozwiązań, które powstają po naszych błędach, są już inną rzeczą. To jest coś innego. To, że Bóg nas wyratował, mnie wyratował w tamtym procesie. Naprawdę nie dołożyłem
Niczego. Oprócz straconego czasu zostały mi zwrócone wszelkie koszty, w ogóle wszystko odzyskałem. Ale to było już inne rozwiązanie. Ciekawa jest rzecz też taka, że Paweł, jak głosił na Areopagu, w ogóle to nie jest aż tak w ogóle gdzieś tam rozważane, ale on też jakby był inspiracją w ogóle dla filozofów w tamtym okresie. To była ciekawa rzecz, że Paweł wtedy powiedział i jest jeden, nie pamiętam jak on się nazywa, ten człowiek, ale zapisał to, co Paweł powiedział. Paweł wtedy mówił taką rzecz, że w nim żyjemy i w nim się poruszamy. I w ogóle i te myśli zostały też przekazane do pewnych filozofii, ale nie pociągnięto dalej w ogóle tych myśli, ale one też pozostawały i to jest pokłosie właśnie tego, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, czyli do czegoś płynącego, w nim żyjemy, w nim poruszamy, wszystko pływa. To są filozoficzne w pewien sposób rozważania, ale z drugiej strony są bardzo mechaniczne. Coś się przesunęło, to już się nie powtórzy. Artur kiedyś opowiadał o Siemku, to w ogóle zapamiętałem. I babcia mówiła, Siemek, pamiętaj, raz na jakiś czas przyjeżdża karoca i albo do niej wsiądziesz, albo nie wsiądziesz. Zapadło mi w ogóle to na tyle w moich rzeczach, że patrzę, okej, jest okazja, to muszę podjąć decyzję. Wsiąść, nie wsiąść. Kiedyś w ogóle odpuszczałem tego rzeczy, bo w ogóle lęk i wszelkiego rodzaju, nie wiem, moje obawy, w ogóle ja puszczałem wszystko, niech sobie leci. Ale zobaczyłem, że są czasami jakieś punkty promocji i warto z tego skorzystać. Diabeł to buntownik. On uwielbia ludzi nieposłusznych. Bo robi sobie taką, powiedzmy, fajną komitywę. On był nieposłuszny, ten jest nieposłuszny w ogóle i mogą w pewien sposób ci ludzie porozmawiać ze sobą, jakby też z diabłem, pogadają sobie, no. Zrozumieją siebie, nie? Dlaczego? I powstaną wymówki. Dlaczego jestem nieposłuszny? Tu pan mnie odrzucił, bo coś tam. Ten powie, bo tu matka mnie oszukała. No pogadają sobie. Generalnie nieposłuszeństwo jest z piekła rodem. W Bożym Królestwie nikt nikogo nie pilnuje. W Bożym Królestwie nie ma czegoś takiego, że ludzi trzeba, za ludźmi się biega i jakby do wszystkiego ich nakłania i pilnuje. Nie ma czegoś takiego. Ja ze swoimi dziećmi nie biegam. Tak, patrzę, co robię. Jestem zainteresowany żywo ich życiem, ale ja ich nie zmuszam do żadnych rozwiązań. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, odpowiada sam za siebie. Możemy skorzystać w ogóle z Bożego Słowa, z mądrości ludzi, którzy tu są na sali, żeby przyjąć to do swojego jakby życia. Możemy równie dobrze tego nie zrobić, ale przed Panem odpowiemy każdy sam. Czy posłuszeństwo jest proste, czy wymaga zmian, czasami przełamywania siebie? Tak. Ja kiedyś czytając Smitha Wigglesworta, czytałem takie świadectwo, może też je znacie, że Smith Wigglesworth w którymś momencie na ktoś usłudze, pani przyniosła takie zawiniątko z dzieckiem, bez rąk, bez nóg i Smith Wigglesworth kopnął to dziecko. Ono upadając, no, odrosły rączki i nóżki. Nie? Dla mnie było to wtedy, powiedzmy, wow, są cuda. Nie? Tylko wiele, wiele lat później, ponieważ w polskiej wersji nie ma chyba tego, przeczytałem jakby dalej ze strony Smitha Wigglesworta. I Smith Wigglesworth opowiadał tą historię i powiedział, w momencie jak dostał to dziecko, wziął to dziecko i usłyszał od Boga głos, kopnij to dziecko. I co zrobił Smith Wigglesworth? Powiedział, panie, nie zrobię tego. I won't do it. Bóg powiedział do niego drugi raz, Smith, kopnij to dziecko. Smith powiedział, panie, nie zrobię tego, oni mnie zabiją. Jaką Smith toczył walkę w swojej głowie w ogóle z rzeczą, która, przecież on znał Boga. Kurczę, Smith wchodził do pociągu i ludzie pokutowali. To nie jest człowiek, to jest laik w chodzeniu z Bogiem. To dzisiaj ja nazywam go apostołem wiary, ale on przeżywał rzeczy, bo usługiwał i dochodzi do pewnej swojej granicy. Mówi,
biłem ludzi. Bo tak mówili, że bije ludzi. On mówi, nie biłem ludzi, tylko biłem demony. Ale tu mam level wyżej. Kopnij to dziecko, mówi, zabiją mnie za to. Bóg mówi do niego trzeci raz, kopnij to dziecko. Smith kopie to dziecko. Nikt mi nie powie, że posłuszeństwo jest, w ogóle nie ma ofiary w tokach myślowych, że nie trzeba zaprzeć samego siebie. Smith wiedział, że go rozerwą. On i tak był trudny w funkcjonowaniu. Nazywano go człowiekiem, który bije ludzi, więc trudne to było. Ale Smith przez posłuszeństwo poznał i był posłuszny temu, kogo poznał. I teraz wam wrócę do tej kwestii, że człowiek, jeśli wykona zbrodnię, ale jest ta zbrodnia jakby z polecenia przełożonego, jest nie, jakby nie można go ukarać. I to jest ciekawa taka rzecz. Jeżeli Bóg w waszym życiu doprowadziłby do upadku, jesteście niewinni, on jest winien. Tylko nigdy się nie wydarzyła taka historia, że Bóg zawiódł. Nigdy. Jeżeli on powiedział kopnij, kopnij i jest sukces. Bóg nigdy nie kłamie. Mnie to wtedy poruszyło, jakby zobaczyło moje toki myślowe, jakże ja bym bardzo szybko się zatrzymał. Dzisiaj już nie. Jak stać się posłusznym człowiekiem? Pierwsza rzecz, najważniejsza. Zdecydować. Żeby być posłusznym człowiekiem, trzeba podjąć decyzję, że od dnia dzisiejszego jestem posłusznym człowiekiem. Druga rzecz. Przyjąć to przez wiarę. Powiedzmy, nie wszyscy mnie znają. Dlaczego mają mi zaufać? Muszą przyjąć to przez wiarę. Jak i w wielu innych przypadkach to jest mechanizm. Przez wiarę. W ogóle, czy ktoś widział Boga? Nie. Dlaczego mu ufać? Dlaczego być mu posłuszny? Przez wiarę. Musimy przyjąć w ogóle, że jesteśmy posłuszni pomimo różnych toków naszych myślowych, pomimo naszych przeszłych doznań, krzywd różnych innych, podejmujemy decyzję, że będziemy posłuszni. Kolejny element to jest eliminowanie każdego przejawu nieposłuszeństwa. Jest to o tyle ważne, że ten przejaw nieposłuszeństwa trzeba umieć namierzyć w swoim życiu, że okej, byłem nieposłuszny. To nie chodzi o to, że za chwilę dostaniemy w łeb, tylko okej, zauważyliśmy, źle to zrobiłem, w ogóle odwracam się. Jedną z pierwszych rzeczy w ogóle, jakie Bóg mnie uczy, to posłuszeństwa. Kurczę, to nieraz na fundamentach mówiłem, że kazał mi podnosić papierki, które rzuciłem. Czy to było mega objawienie? Żadne. Ale jak zacząłem rozmyślać na tym, on jakby to jest mechanizm w ogóle, który funkcjonuje w życiach ludzi, pytanie, czy ty pochylisz się nad tym, co do ciebie powiedziałem. Czy uznasz tą rzecz za ważną? Bo to tylko o to chodzi. To nie chodzi o jakiś głupi papierek. I w waszych życiach też tak samo jest. Mówi do was nie o wcale niesamowicie wielkich rzeczach, tylko o drobnych rzeczach. I pytanie, czy potraktujecie to poważnie? W wielu rzeczach, w wielu takich przypadkach nieposłuszeństwa wystarczy pokuta. Boże, przepraszam. I lecimy dalej. To jest ważne, żeby umieć namierzyć, że nie posłuchałem, ale już będę słuchał. Kolejny element to zbudować fundamenty wiary. Jak być posłuszny Bożym prawdom, jak się ich nie zna? Jak być posłuszny Bożemu Słowu, jak się nie wie w ogóle, co tam jest, co tam zostało powiedziane? Nie ma takiej możliwości. To będzie działało zawsze na takiej zasadzie, bo mi się wydaje. Jakże w świecie chrześcijańskim ludziom się rzeczy wydają, oni nie wiedzą, im się wydają. Dorabiają sobie do tego teorie, im się wydaje. W fundamentach ludzie by się dowiedzieli, jak głos mówi do ich życia. Poznaliby podstawowe elementy, że najczęstszym w ogóle jest wewnętrzne przekonanie. To w ten sposób najczęściej Bóg mówi do ludzi.
a nie szukać w ogóle enigmatycznego wielkiego głosu, który zawsze będzie tam mówił przekonanie, ale to są fundamenty. O takich rzeczach na fundamentach trzeba zbudować, żeby móc w ogóle być posłuszny Bogu. Kolejny element to jest szukanie Bożej mądrości poprzez przebywanie z Bogiem i poznawanie Go. Boga poznajemy między innymi przez Słowo. Kolejny element. Komu mamy być posłuszni? Oczywiście, że Bogu. Bogu mamy być posłuszni. Ale tu na ziemi Bóg wyznaczył drogowskazy. W postaci urzędników Bożych to są jakby przedłużenia Bożego działania. Apostołowie, duszpasterze, ewangeliści, prorocy, jak i wiele innych służb. To im mamy być posłuszni. Jeżeli człowiek jest nieposłuszny nauczycielowi, to jest zwykłym po prostu buntownikiem. Ja sobie nie wyobrażam, żeby... Zobaczcie, jak to działa. To w kościele ludzie mogą dyskutować z nauczycielem, nie prowadzić dyskusji, bo to są dwie różne rzeczy, bo co innego, jak prowadzi się dyskusję, że powiedzmy, okej, ja to rozumiem tak, wytłumacz mi to. To jest dyskusja i to jest ważna rzecz, bo się burzy pewne toki myślowe, które są głupie. Ale co innego, jeżeli przychodzisz do nauczyciela i mówisz, że ale to tak nie jest, ty się mylisz. To jest głupota. To jest taka sama rzecz, jak i jest wiele osób, które sami sobie stawiają diagnozę. Oni są mądrzejsi niż lekarz. Paweł, może inaczej. Nieraz słyszę, że generalnie jesteśmy, że ludzie są nieposłuszni w ogóle liderom w kościele, bo na przykład nie mają z nimi relacji, bo nie wiem, nie odbiera telefonów, bo nie ma czasu dla niego, bo coś tam. Ja ostatnio sobie popatrzyłem na Pawła i zobaczyłem tak. Koleś z ekipą przesiedział w pierdlu większość czasu. Jaki on miał czas w ogóle dla tych ludzi, żeby ich zbudować i przytulić i za każdym razem pogłaskać gdzieś tam po główce. Parę listów jest. Co to jest na tyle lat w ogóle funkcjonowania siedzenia w więzieniu, żeby skorygować tych ludzi. Ale Paweł zrobił i jemu zależało na jednej bardzo ważnej rzeczy. On uczył ludzi, aby oni sami stanowili samodzielne jednostki bojowe. On robił coś takiego, że kierował ich właśnie do posłuszeństwa Bogu. I w wielu listach jest napisane, że był zachwycony efektami, jakie ci ludzie i te zbory odnosiły. Pisał, porusza mnie wasza wiara. Jesteście sławni. Kurczę, do pierdla trafiła informacja, że jakaś jest ekipa, która robi robotę. To nie jest, tamten czas, to nie był ten czas dzisiejszy, że można tam przez SMS-a czy coś, jakiegoś grypsa puścić. Facet siedział w więzieniu i zbudował strukturę ludzi, z których był dumny. I oni nie gadali do niego, wiesz co, my cię nie będziemy słuchali, bo ty w ogóle poniosłeś porażkę, bo siedzisz w więzieniu. Nie będziemy cię słuchali, bo ty nie masz dla nas czasu. Do Pawła co jakiś czas wracały zwrotki. W liście do Filemona Paweł mówi, słysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie. W ogóle zbudowanie posłuszeństwa w tych ludziach spowodowało to, że te zbory rosły, że ci ludzie funkcjonowali, cały czas parli do przodu. W ogóle uważam, że on po mistrzowsku rozegrał tą sprawę. Kolejny przykład. 1 Tesaloniczan 1,8. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się w każdym miejscu, tak iż nie ma potrzeby o tym mówić. Koleś był mistrzem, bo budował samodzielne jednostki bojowe, które słuchały Boga, były posłuszne Bogu, bo przecież nie Paweł sterował. Nie za każdym razem mówił idź w lewo, idź w prawo, bo nie było możliwości.
Przeczytam wam. To jest troszkę dłuższe, ale uważam, że ważne, bo chcę wam też coś pokazać. Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan. Ciekawe sformułowanie. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć, a światło Boże jeszcze nie zgasło. Samuel zaś spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórnie wołał: Samuelu. Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: nie wołałem cię. Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znowu Pan otworzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu. Więc stał i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli spostrzegł, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: idź spać. Gdy jednak kto cię zawoła, odpowiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanowczy zawołał, jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów, bo twój sługa słucha. Powiedział Pan do Samuela: oto ja uczynię teraz rzecz Izraelowi, że wszystkim, którzy o niej usłyszą w domu, którzy o niej usłyszą, zadzwoni w obydwu uszach. W dniu tym dokonam na Helim wszystkiego, co mówiłem o jego domu od początku do końca. Dałem mu poznać, że ukażę dom jego na wieki za grzech, o którym wiedział. Synowie jego bowiem ściągali na siebie przekleństwo, a on ich nie skarcił. Dlatego przysięgłem domowi Helego, wina domu Helego nie będzie nigdy odpuszczana ani przez ofiarę krwawą, ani przez pokarmową. Samuel leżał do rana, potem otworzył bramę przybytku pańskiego. Obawiał się jednak Samuel oznajmić Helemu o widzeniu. Heli zawołał Samuela i rzekł: Samuelu, mój synu. On odpowiedział: oto jestem. Heli zagadnął: co to za słowa, które Bóg wyrzekł do ciebie? Niczego przede mną nie ukrywaj. Niech ci Bóg to samo uczyni i tamto dorzuci, gdybyś ukrył coś przede mną ze słów, które do ciebie powiedział. Samuel odpowiedział więc wszystkie słowa i nic przed nim nie zamilczał. A Heli rzekł: on jest Panem. Niech czyni, co uznaje za dobre. Samuel dorastał, a Pan z nim był. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Wszyscy Izraelici od Dan aż do Berszeby poznali, że Samuel stał się rzeczywiście prorokiem pańskim. Heli był mądry. Tak jak wielu nauczycieli w ogóle chodzących z Bogiem, Heli mógł załatwić rozwój osobisty Samuela. Mógł w ogóle olać, że przychodzi do niego Bóg, bo nieraz się tak zdarza, że mówi się: to w ogóle to nie Bóg. On jednak skierował, zrozumiał, to Bóg mówi do niego: idź i wysłuchaj tego. Nie powiedział: to na pewno nie Bóg, to głupoty jakieś masz. To nie. I on powiedział: idź. Druga rzecz, co zrobił, kazał mu powiedzieć w ogóle wszystko to, co Bóg jakby miał do powiedzenia Helemu. Mimo żeby to nie były fajne rzeczy. Co przez to powstało? Samuel zaczął rosnąć. I Samuel był dbały, stał się dbałym człowiekiem. I przez to w ogóle stał się po prostu człowiekiem znanym. Jak tu było powiedziane, nie pozwolił żadnemu słowu upaść na ziemię. Czyli nie spowodował, że to słowo w ogóle stało się nieistotne. On zaczął traktować poważnie w ogóle rzeczy, które Bóg mówił do niego osobiście. To nie jest proste, żeby funkcjonować w ogóle jakby w proroczej rzeczywistości ze światem duchowym
jakby odbierając te rzeczy, bo one są dziwne. I teraz my w wielu miejscach potrzebujemy nauczycieli. Po to na przykład mamy cudowną książkę, jaką jest książka o prorokach. Ona pokazuje nam i uczy nam, jakie rzeczy są właściwe, a jakie rzeczy są niewłaściwe. Po to potrzebujemy, żeby się prawidłowo rozwinąć. Dzięki rzeczom, które Heli powiedział Samuelowi, on się rozwinął. I stał się człowiekiem znanym, że Pan jest z nim. Co daje posłuszeństwo? Posłuszeństwo daje po pierwsze bezpieczeństwo. Człowiek posłuszny jest człowiekiem zabezpieczonym. Posłuszeństwo otwiera nowe drzwi do relacji. Posłuszeństwo daje też zrozumienie nowych rzeczy. Posłuszeństwo daje bogactwo i zabezpieczenie materialne. Posłuszeństwo buduje odwagę. Jakże zarówno ja i na przykład Smith, o którym mówiłem, zbudował swoją odwagę. To był przeskok w jego życiu też. Posłuszeństwo daje wolność. Jeśli człowiek zrozumie, że jeśli jest posłuszny Bogu, a żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, jesteśmy wolnymi ludźmi. Posłuszeństwo rodzi determinację. Ale to już inna opowieść o determinacji. W liście do Filemona Paweł mówi tak: piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo. Świadom, że nawet więcej zrobisz niż mówię. Posłuszeństwo i dalszy krok determinacja buduje to w człowieku, że zrobił więcej niż mu zostało powiedziane. Jeżeli oczekujemy sukcesu w naszym życiu, nie odbędzie się to inaczej niż przez posłuszeństwo. Uważam, że jesteśmy w takim czasie, gdzie posłuszeństwo Bożemu Słowu, Bożym standardom jest niesamowicie istotne. Zawsze było, to nie o to chodzi. Ale teraz nie przeskoczymy kolejnego pułapu, jeżeli nie będziemy wrażliwi na to, jaki jest czas, co do nas Duch Święty mówi, do naszego życia osobistego. Zobaczcie, nieraz wy też funkcjonujecie w słowie wiedzy. Nie? Macie słowo wiedzy do kogoś, a jak często macie do siebie? Bo u siebie się ryzykuje. Teraz trzeba mieć rzeczy w prawidłowy sposób pobudowane, żeby wiedzieć, to Pan powiedział, że masz zrobić tak i tak. Bo u drugiego człowieka jest ryzyko, jest zabawa, ale większe ryzyko jest w naszym życiu. Ważne jest to, żebyśmy coraz więcej od Boga otrzymywali i posłusznie wykonywali te rzeczy. One będą nas mega przesuwały do przodu, mega. Będą się otwierały nowe rzeczy. Takie, o których tak naprawdę jeszcze sobie nawet nie jesteśmy świadomi. Ale to jest wynikiem posłuszeństwa. Zachęcam was do tego, żebyście zweryfikowali też swoje podejście do tego, komu jesteście posłuszni. Przestali z pewnymi ludźmi rozmawiać. Jeżeli chcecie się nauczyć, to nauczyciel jest od tego, żeby was uczyć. Nie jakiś ziutek. Ziutek coś wie, bo też z Bogiem chodzi, ale nie nauczyciel. Nauczyciel, w ogóle cechą nauczycieli kiedyś było poznanie człowieka, poznanie ucznia. To było ważne. Jakie ma zdolność przyswajania wiedzy, jaką ma wyporność, jaką ma siłę w ogóle przetwarzania tych informacji, z czym się mierzy. Jakby poznanie ucznia było istotne, bo do tego się dostosowywało całą w ogóle jakby rozwiązanie i nauczenie tego człowieka. Dzisiaj nikogo to nie interesuje. Szyje się jednym standardem i każdy jest wszyty w tą jakby w tą otoczkę. Ale my nie tak funkcjonujemy. Sami się o tym przekonaliście, że do wielu waszych żyć powstawały konkretne rozwiązanie. Nieraz ktoś do was powiedział, zrób to. Pytanie, czy to ludzie zrobili. Ale ważne jest to, żeby zobaczyć, za kogo mamy danego człowieka. Jeśli za nauczyciela, to słuchaj go. Jeśli proroka, to słuchaj go. Jeżeli tego ludzie nie będą robili,
to będą ponosili sromotne porażki. Nie otrzymają błogosławieństwa Bożego. Amen.